pokój. Gdyby ktoś 3 lata temu pomyślał i powiedział, że będziemy świadkami dużej wojny w Europie, gdzie jeden wielki kraj, Rosja, napada na Ukrainę, a więc też duży kraj, to oczywiście wtedy nam się to wszystkim w głowie nie myśliło i myślę, nie myśleliśmy o tym. Dzisiaj już ponad 2 lata jesteśmy świadkami, poniekąd uczestnikami, chociażby w tym naszym lepszym czy bardzo dobrym pomaganiu, które chcemy nieść tym, których wojna krzywdzi, których zabija, których pozbawia domów, majątku, których pozbawia krewnych, którzy muszą uciekać przed wojną do innych krajów i tułać się po krajach europejskich i światowych, to byśmy wtedy nawet tego nie potrafili wymyśleć. Dzisiaj wiemy, że jesteśmy świadkami tej wojny okrutnej dla narodu ukraińskiego i bardzo niebezpiecznej dla Europy, dla świata. Jeżeli do tego dodamy konflikt, który się od kilku miesięcy toczy w Ziemi Świętej między Żydami i Palestyńczykami, to mamy aż za dużo takich ognisk zapalnych, które nam każą robić to, co potrafimy robić. Przynajmniej to, co potrafimy, a jest to bardzo ważne, czyli modlić się. Modlić się o pokój, ale modlić się także o to wszystko, co jest drogą do pokoju. Ponieważ w tej dziedzinie drugiej, w kwestii sprawiedliwości między narodami, między krajami, sprawiedliwości między ludźmi, nie wszystko zależy od nas bezpośrednio, ale wiemy doskonale, że ten pokój, o który się modlimy i prosimy, składa się i jest sumą tych małych pokojów w naszych sercach. A to zawsze możemy gwarantować i zapewniać i na pewno, jeżeli jesteśmy ludźmi głęboko wierzącymi, modlić się. Modlić się nieustannie, wołając w tej nowennie przed zwiastowaniem, przed tajemnicą wcielenia, kiedy w Jezusie Chrystusie Bóg staje się człowiekiem, jednym z nas, modlić się o pokój. Usilnie i nie ustając, i temu służy ta nowenna, w którą dzięki mediom zaangażowanych jest wielu. I wierzymy, że ta modlitwa będzie skuteczna. Czynimy to w tym szczególnym miejscu Warszawy dziś wieczór, mianowicie w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, który jest patronem tej modlitwy, którą postanowiliśmy zanosić do Boga w Trójcy Świętej Jedynego. On, który jest męczennikiem, który wiedział i potrafił życie swoje dać za sprawy, które dla niego w tamtym czasie były ważne. I wielkość męczenników, takich jak święty Andrzej Bobola, czy ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy Maksymilian Kolbe, polega na tym, że pokazują nam, co w danym momencie, co w danej chwili jest ważne i za co warto życie dać. Nawet życie dać w śmierci męczeńskiej. I w tym znaczeniu są ponadczasowi. Odprawiałem ostatnią mszę świętą i uczestniczyłem w wielkim nabożeństwie do Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu w sobotę minioną. I tam sobie uświadomiłem, kiedy mówiono o jego kanonizacji,
w 1982 roku, kiedy Polska była w nieciekawej sytuacji, tuż po wybuchu stanu wojennego. Naród, ludzie zostali zaatakowani, pozamykani, więzieni, internowani przez swoich. I proszono Jana Pawła II, świętego dzisiaj, żeby uczynił dla Polski jakiś znak w tamtym czasie. Różnych znaków szukano, podpowiadano papieżowi, a papież wybrał ten jeden, mianowicie dał Kościołowi patrona Maksymiliana Marii Kolbego jako męczennika. Ten, który już wtedy był błogosławiony jako wyznawca, został męczennikiem, bo wiedział, że na taki czas takie świadectwo jest potrzebne. I wreszcie zanosimy tę modlitwę dziś wieczór przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej po odśpiewanym apelu jasnogórskim. Kiedy w tej modlitwie wstawia się za nami ta, która zawsze się wstawia za nami w Kościele, Maryja, Królowa Polski, Matka Kościoła. Wierzymy gorąco, że ta modlitwa zanoszona tutaj dzisiaj, w tylu miejscach naszej Ojczyzny, zanoszona codziennie w godzinie apelu jasnogórskiego, także tutaj, także dzisiaj będzie wysłuchana i Pan Bóg obdarzy świat, obdarzy Europę, obdarzy Polskę, obdarzy przede wszystkim Ukrainę sprawiedliwym pokojem, takim, jaki się należy temu narodowi, który od 2 lat cierpi i to cierpi bardzo. Módlmy się o to już teraz, modląc się do Matki Najświętszej, ale także w tej godzinie 21:20, kiedy włączymy się w tę nowennę, która trwa przez te kolejne 9 dni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Przyzywajmy też wstawiennictwa świętego Andrzeja. Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki patronie, przed laty powiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej ojczyźnie. Tyle mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym, aby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, którym Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny. Święty Andrzeju, nasz wielki patronie, Twoje życie dopełniło się w ofierze, wyjawiającej okrucieństwo oprawców, ale głębiej objawia nam ogromną moc miłości, która wszystko znosi i nigdy nie ustaje. Dzięki Twojemu świadectwu przybliżamy się do źródła miłości w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który pozostaje najwyższym znakiem miłości Boga, bogatego w miłosierdzie. Prosimy Cię, nasz patronie, byśmy w jedności z Tobą, dzięki wytrwałej modlitwie, wzrastali w miłości, której tak bardzo potrzebujemy, aby i w naszym otoczeniu wszyscy mogli doświadczyć, jak bardzo Bóg nas miłuje. Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki patronie, Ty przez całe życie wzrastałeś w łasce wiary, którą przekazali Ci rodzice. Twoja wiara pomogła wytrwać Tobie w różnych doświadczeniach życiowych i nauczyła Cię wierności, która jest znakiem wierności Boga. Wspieraj nas, prosimy, na drodze naszego życia, aby wiara naszych przodków owocowała w nas i była także dla nas nieustanną pomocą w odnowie, której potrzebujemy w Polsce, Europie i świecie. Pomagaj nam dochować wierności natchnieniom Ducha Świętego, byśmy z Jego pomocą mogli odnawiać oblicze tej ziemi. Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki patronie, Twój patronat nad naszą ojczyzną zaczyna się od rodziny, w której przychodzimy na świat. Oręduj za nami, abyśmy umieli dziękować za naszą najbliższą rodzinę. Niechaj dobro, które im zawdzięczamy, pomnaża się za Twoim wstawiennictwem w miłości wzajemnej i jedności. Święty Andrzeju Bobolu, nasz wielki patronie, Ty jesteś patronem trudnych czasów. Krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać wśród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z ewangeliczną rozwagą umieli roztropnie postrzegać sprawy własne i sprawy narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen. W dzisiejszym trzecim dniu nowenny modlimy się w intencji zachowania pokoju i o bezpieczną przyszłość dla Polski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módlmy się. Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, abyśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje rządy kraju naszego sprawujące, by wedle Twojej woli ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech nam szczerze modlącym się o pokój błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pragnę podziękować za wspólną modlitwę podczas apelu.